I tradycyjnie witam wszystkich panów na konferencji prasowej po meczu Asseco Proton Gdynia FC Regal Barcelona. Wynik wszyscy znamy. Z nami są pierwszy trener zespołu Barcelony, Xavier Pascual oraz oficer prasowy, który pomoże mi przetłumaczyć słowa pierwszego trenera drużyny Barcelony. Coach, first of all, congratulations, and we are waiting for a few words after the games against our team, against Asseco Proton. We are very happy for this win. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. I think we have played a very good defense during the whole game. Es verdad que en el tercer cuarto tal vez Asseco Proton podía haber anotado un tiro de tres puntos abierto que ha tenido. It is true that in the third quarter Asseco Proton could score some three-point shooter that he was open. Nie graliśmy w całym meczu dobrej obrony i to prawda, że w trzeciej kwarcie, szczególnie w trzeciej kwarcie, Asseco Proton miał problem ze zdobywaniem punktów nawet z otwartych pozycji, do piłki nie wpadały do kosza. Pero globalmente creo que hemos defendido excelente. But globally, I think we have played very good defense. Ale w rezultacie, w całym spotkaniu zagraliśmy dobrze w defensywie i stąd takie rzuty. En ataque creo que hemos hecho un partido completo. On offense we have played a very good game, a very complete game. W ofensywie zagraliśmy bardzo kompletne spotkanie. Nos faltó un poquito de mejor porcentaje en tiro de dos puntos. Maybe we didn't have enough two-point shot percentage. Być może procent w rzutach za dwa punkty nie był najlepszy. Pero teniendo en cuenta el nivel de contacto de este partido, que era muy elevado, cerca de la canasta, estamos satisfechos globalmente de todo el partido. But considering that we have a lot of contact under the basket, we are very happy for this game. Ale bardzo dobrze graliśmy za to pod samym koszem i dlatego cieszymy się z tego meczu i z tego zwycięstwa. Bardzo proszę, jeśli są pytania do trenera drużyny Barcelony. Ja mam pytanie, czy trener Barcelony był zaskoczony dobrą obroną Prokomu w pierwszej kwarcie i czy ta obrona zmobilizowała jego zespół do tego, aby potem tak bardzo odskoczyć? There is a question about the defense of the Polish team in the first quarter. Did coach Pascual was a little bit surprised that the defense was very good, and maybe that was the reason why Barcelona played very good game in the second, third, and fourth quarter. Bien. Creo que pensábamos que el partido, su estrategia defensiva iba a ser muy diferente. Al no ver Juan Carlos Navarro, pensábamos que en su defensa iban a estar bastante cerrados, que nos iba a costar tener creación de pick and roll y teníamos que conseguir anotación de otra manera. Creo que durante el partido así lo hemos hecho, pero en el primer cuarto nos faltó un poquito de anotación, es cierto, especialmente en tiro exterior. We expected this kind of defense with Juan Carlos Navarro. We expected that Asseco Proton defense would be very close. Spodziewaliśmy się tak dobrej drużyny. Wiedzieliśmy też, że bez Juana Carlosa Navarro ta defensywa polskiej drużyny będzie bardzo mocna, bardzo ciasna, jeszcze większa. And we had some kind of problems in the integration of the pick and roll. Excuse me, one more time, please. We had some problems on offense with the pick and roll. Mieliśmy trochę problemów w ataku z grą pick and rollową. In the creation of the pick and roll. Aby kreować zagrania pick and roll. And we have to correct the situation and probably in the first quarter we didn't have the scoring we expected. Musieliśmy, że tak powiem, wprowadzić pewne korekty i może po prostu w pierwszej kwarcie w ataku nie graliśmy tak i nie zdobywaliśmy tyle punktów, ile spodziewaliśmy się, że będziemy zdobywać, przepraszam. Są kolejne pytania? Tak, połączone. Co się stało, dlaczego nie przyjechał Navarro do Polski? I czy nie zaskoczył Pana swoją grą Sada, który zdobył więcej punktów w tym meczu niż w sześciu poprzednich? What happened with Juan Carlos Navarro, of course, and maybe a few words about Vitor Sada, because he scored many points tonight, like in six previous games. Juan Carlos Navarro tiene ha tenido problemas en la fase de plantar. Juan Carlos has had some problems in the he has a fast series in his left foot.
Juan Carlos ma, nie wiem dokładnie co znaczy to słowo, ale ma w każdym razie problemy z lewą stopą. Creemos, bueno, no es grave, pero por precaución hoy hemos considerado que con dolor, ¿no? Que no podía jugar. It's a serious that we thought that for this game it was better not playing with him. So it's not serious. His injury, Juan Carlos' injury is not serious, and but it's painful for him. So we thought that it was better for him to rest and didn't play. Nie jest to nic poważnego, jeśli chodzi o Juana Carlosa, ale woleliśmy, żeby dzisiaj odpoczął i po prostu, że powiem, nabrał sił i żeby ta jego kontuzja została doleczona do końca. I Victor Sala ha jugado un muy buen partido, ha dado un paso hacia adelante en su progresión en este año. Victor Sala has played a very good game, he has stepped up in his progression in this game. Victor Sala zagrał oczywiście bardzo dobre zawody, wszedł z ławki i od razu po prostu wszedł w mecz tak jak tego się spodziewaliśmy. Es un jugador que nos da muchas cosas sin la necesidad de la anotación. He gives us a lot of things without the scoring. Pero si además tiene anotación, pues coge un nivel muy superior. But if he scores, it's even better. Dano dzisiaj na boisku bardzo, bardzo wiele rzeczy, oprócz punktów było tych rzeczy dużo, dużo więcej, ale wiadomo, że kiedy zdobywa punkty, jest jeszcze lepszym zawodnikiem. Czekamy na kolejne pytanie. Czy według trenera Barcelona jest taką drużyną już na 100%, czy na przykład oczekiwałby pewnego wzmocnienia w drużynie i czy to wzmocnienie może być na przykład związane z tą sytuacją w NBA? Jak to jest w zasadzie teraz na tym rynku koszykówki? Czy to jest drużyna już taka na 100%? Czy trenerowi marzyłyby się jakieś na przykład wzmocnienia? Is it 100% Barcelona what we saw today, or maybe coach thinks about some other players, maybe somebody from NBA. Was it 100% Barcelona what we saw today, or maybe coach thinks about some other players, maybe from America, maybe from NBA. No hemos tenido ninguna intención de traer ningún jugador durante el lockout. Hemos cogido esta línea de siempre tener un equipo y construir a partir de eso y no tenemos ninguna intención de cambiar esto. We have an intention to bring any of the players in the lockout. We try to build up a team as we did, and we have no intention to bring any American player from the NBA or whatever. Nie było takiego pomysłu, aby ściągać zawodników z NBA, po prostu chcieli pracować na tym, co mają i tyle. I że tak powiem, szkolić ten zespół i tym zespołem pracować na to, żeby odnosić sukcesy. Słuchamy dalej. Okay, there's no... W tym roku, po ostatnich powodzeniach, tylko interesuje tytuł mistrza Euroligi? What's your goal in this season? Ostatnie powodzenia w naszym stronie. Nosotros somos... Somos Barcelona Rival, somos un club que siempre tiene que aspirar a ganar todas las competiciones que juega. I mean, as a team, as a Barcelona, as a Barcelona Rival, we have to try to win every championship we play. Musimy postarać się wygrać każde zawody, w których bierzemy udział. Sabemos que el camino es muy difícil y que muchos equipos quieren lo mismo. We know that the road is very difficult and many teams want the same thing. Wiemy, że Euroliga jest bardzo trudną ligą i wiele zespołów ma ten sam cel, jaki mamy my. Pero nuestro objetivo es ir sumando etapas y clasificándonos en todas las competiciones para llegar lo más lejos posible y aspirar a ganarlo todo. Our goal. He just going step by step and clinch to the next round in any competition we play and try to win as much as we can, if we can everything. Nasz cel to przede wszystkim wygrywać każde kolejne spotkanie i krok po kroku piąć się do tych celów, które zostały przed nami postawione i które sami wyznaczyliśmy sobie. Słucham dalej. Okay. Thank you very much. Tak, rzeczywiście ciężko coś powiedzieć, myślę. Przegraliśmy mecz szczególny w trzeciej kwarcie i po każdym
elementem byliśmy gorsi. Uważam dzisiaj nie wiem z jakiego powodu nasz zespół uważam, że zagrał najgorszy mecz, może z tego powodu, że pełna hala dzisiaj była kibiców. Też myślę, że baliśmy się dzisiaj grać, baliśmy się grać szybciej, szukać wzajemnie. Popełniliśmy bardzo dużo strat. Przegraliśmy ewidentnie z Durkiem i ja myślę, to były takie kluczowe momenty, że nie zdarzyliśmy się wzajemnie absolutnie dla tej pozycji. Nasze nie funkcjonowały ani zasłony w ataku. W obronie jakoś jeszcze można wytłumaczyć 76 punktów Barcelony, ale nasza postawa w ataku. Zabrakło oczywiście dzisiaj bardzo Matriunasa, Lafayette'a, ich stabilnej gry. I myślę, że przegraliśmy mecz zdecydowanie trzeciej klasie, która rozstrzygła to spotkanie. Także jeszcze raz gratulacje do Barcelony. Dziękuję. Dziękujemy. Jeśli są pytania, słuchamy. Bardzo proszę. Wiadomo.